24h.pl. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Goście. W tym roku po raz pierwszy dokonujemy oceny raportu nad stanem wymiaru. Raport ma być dokumentem podsumowującym działalność burmistrza z roku poprzednim, w szczególności z zakresu realizacji polityk, programów, strategii, uchwał gminnych, budżetu obywatelskiego i tym podobne. Ma stanowić podstawę do obiektywnej, opartej na faktach oceny sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. I tutaj od razu uwaga na początku, proszę Państwa, tutaj przede wszystkim Państwo radni, goście do Pana Przewodniczącego i tutaj Panie Przewodniczący, chodźcie tutaj Pan. Wielokrotnie występowałem do Pana z prośbą o odpowiednią organizację sesji rady. Zaplanowali zgodnie z planem pracy terminach. Na ostatniej sesji przedstawiłem, jaka sytuacja wygląda. I teraz, proszę Państwa, ja mam takie pytanie do rady. Jak można dobrze przygotować się do sesji absolutnej, w tym do debaty nad raportem w stanie gminy, w sytuacji, w której dostajemy materiały w większości na tydzień przed sesją? Proszę o analizowanie, proszę Państwa, 23 punkty. Dokładnie, tyle jest. Niektóre materiały zawierają ponad 100 stron treści. Ja policzyłem, Panie Przewodniczący, czy zdaje Pan sobie sprawę, ile stron radny musiał przeczytać, aby przygotować się do tej sesji? Około 600. To jest powód. Mówię o dokumentach, samych czystych dokumentach. Nie mówię o analizie ich treści i sięgania do innych źródeł, co na pewno każdy z nas wielokrotnie robi. Wydaje mi się, Panie Przewodniczący, że sesja budżetowa powinna być tylko o budżecie, a nie jeszcze mamy masę różnych innych ważnych punktów. I tutaj mam taką krótką uwagę, Panie Przewodniczący. Wracając do raportu. Cieszę się, że burmistrz po raz pierwszy przedstawia na razie taki raport. Można w miarę szczegółowo pokazać, co zostało zrobione, wykonane w danym roku. Dokument przedstawia bardzo szczegółowo, co zostało zrobione. Jednakże raport nie wymienia o wielu kwestiach, które nie zostały w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnim roku zrealizowane. Zacznijmy od początku. Strona 2014. Wspominał o długu. Dług gminy na 31.12.2018 wynosi 18 800 000 zł, co ponad. Dług ten byłby większy, ale nie zdążono wykonać planowany przychodów ze sprzedaży obligacji na kwotę 10 700 000. Wykonanie to wyniosło 3 miliony złotych. Wiem, jak wszyscy radni naszego porozumienia samorządowego, że w dużej części, jak często podkreślali radni, dług jest zasadny. Szczególnie, jeżeli chodzi o realizowane inwestycje. Natomiast uważam, że w wielu obszarach dług ten można by było ograniczyć. Długo Pan mówił o basenie, ja tylko wspomnę, czy nie dałoby się pozyskać środków zewnętrznych. W tej chwili realizuje basen tylko z naszych własnych środków gminnych. Czy sztuka wydawać pieniądze, które się ma? Jeden powie na to wydać, drugi na to. Ja myślę, że sztuką jest pozyskanie środków zewnętrznych, bo odciążyć mieszkańców od tej inwestycji. Była wizyta Pana Ministra Bańko z swojego czasu nie może, czyli też miał pewne swoje pomysły. Chciałem w pewien sposób tutaj wspomóc, no jakoś nie wyszło. Dług ten będziemy spłacać do 2032 roku. W tej chwili mamy jeszcze w miarę udany okres, dlatego że jest w całej Polsce jednak wzrost gospodarczy. Co będzie, gdy ten wzrost będzie troszkę mniejszy? Myślę, że najtrudniejsze czasy jeszcze przed nami. Strona 2019 zrealizowane projekty. Jak się czyta część opisową, to można mieć wrażenie, że w 2018 roku w 2018 pozyskano mnóstwo środków zewnętrznych. Zresztą Pan tego tym mówił. Ale jak się doczyta do końca, to w sumie całkowita wartość projektu sumowanych podpisanych w 2018 wynosi nieco ponad 1 zł, 1,85 tysięcy złotych. A wartość projektów zorganizowanych zewnętrznym 836. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Oczywiście jest to cena subiektywna. Ja uważam, że można było zrobić więcej.
Ponad 2000, znaczy ponad, przepraszam, 26. Udziały, proszę Państwa, w spółkach. Gmina Jawor posiada udziały w spółkach i akcjach następujących podmiotach. Inwestycje, Towarzystwo Budowlane Społeczne, Budownictwa Społecznego TBS, Ciepło Jawor, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra oraz podwyższone kapitale przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Sanikos. Pan burmistrz nie zamieścił w tej części żadnej informacji dotyczącej stanu spółek gminnych. A jest to, uważam, sprawa kluczowa. Próbowałem już dużo wcześniej pozyskać w tej sprawie informacje w ramach dostępu do uwagi publicznej, ale w ciągu 2-3 miesięcy otrzymuję ciągle odpowiedź, że pomimo, że gmina jest w 100% właścicielem, a burmistrz ma zgromadzenie, to gmina nie jest w posiadaniu informacji dotyczących ich działalności. Taką otrzymałem informację. Czy stan spółek jest dobry, czy też zły? Czy nasze spółki przynoszą straty, czy też odbiorą zyski? Nie wiem. Nie otrzymałem tej informacji. A jest to dla mnie, uważam, dla nas wszystkich sprawa bardzo ważna, zasadnicza. Na przykład chciałbym się dowiedzieć, co miasto, spółka zrobiła w celu zagospodarowania terenów należących do strefy kamienno-górskiej. Jakie działania podejmowane były przez TBS w ostatnich latach w zakresie budownictwa? Co zagospodarowali przekazane działki przy ulicy Mińskiej? Chciałbym się dowiedzieć, co dalej z naszym wysypiskiem i współpracą z strefą Sanikon. Miałem ostatnio, proszę Państwa, dużo pytań od moich lokatorów, sąsiadów. Ja uważam, dlaczego wstrzymano odbiór tych wielkogabarytowych odpadów, prawda? Bo wstrzymano taką informację, wywieszono parę lat temu na drzwiach również mojego, znaczy mojego domu, którego mieszkają. Mieszkańcy w tej chwili będą musieli robić to na własny koszt. Mieszkańcy pytają dlaczego. Zwrócę się już zwrócę się z interpelacją, żeby otrzymać stosowne informacje mieszkańców. Poinformuję. Jestem przekonany, Panie Przewodniczący, że w najbliższym czasie powinien pilnie się znaleźć punkt w planie pracy naszej Rady, ocenia funkcjonowanie i sytuacji finansowej spółek gminnych oraz udziału gminy w pozostałych spółkach. Kiedyś też taka sesja musi się odbyć. Strona ministerstwa. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii. Jest to, uważam, jedna z lepszych części programu. Można się w tym miejscu pochwalić, co robią inni, czyli jednostki gminne, jednostki powiatowe oraz inne podmioty niepubliczne. I rzeczywiście liczba rozwanych zadań jest duża, potem proszę pomyli. Rzeczywiście pracownicy mocy, szkół, przedszkoli, JOP-u, OSIL-u, innych instytucji życiu gminnych. Wszystkie rzeczywiście działają prężnie, no i to widać, myślę, że po różnych eventach, po różnych tutaj różnych imprezach, rzeczywiście tego jest sporo. To trzeba przyznać i rzeczywiście wielkie podziękowania do pracowników, nauczycieli, wszystkich tych naszych jednostek. Może rzeczywiście tej pracy wkładają sporo. Strona 46. Dalej niestety, proszę Państwa, wygląda to nieco gorzej. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Dużo też o tym mówiliśmy. Energia elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Jawor na lata 2015-2030. Był uchwałą Rady z dnia 28 października. Potem aktualizowany jeszcze na naszej sesji. Przewidywał on między innymi te dane. Rozbudowę sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku ulicy Poternika i ulicy Szpitala. Wymiana sieci ciepłowniczej przy ulicy Rawalskiego ulicy Mariuszy. Wymiana sieci ciepłowniczej na osiedlu Przyrzeczne. Rozbudowę sieci ciepłowniczej przewidującej przyłączenie obiektów społecznych między innymi MOS, przychodnia, przedszkola, urzędy do sieci ciepłowniczej. Pytanie do Pana Burmistrza. Co w tej kwestii zostało zrobione? Z tego co wiem, przypomniał Pan Radny Olszewski, nic. Jedynie w 2018 roku przedstawiono aktualizację.
Temat ten był jeszcze w poprzedniej kadencji wielokrotnie przed laty poruszany. Istotna rada pozwala się również odnieść do planu gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęto planu Rady Miejskiej i Rady Miejskiej VIII. Dokument liczy 97 stron. Pan burmistrz wspominał o sukcesie i rzeczywiście za sukces należy uznać przede wszystkim, że wiele osób prywatnych zdecydowało się na wymianę pieców deblowych na piece ekologiczne. Z tym, że takie małe pytanie, panie burmistrzu. Pan mówi o 1 000 000 zł. Ja doczytałem w naszym budżecie, że jest program gminny na 100 tysięcy, z czego udało się 40. I drugi program, ograniczenie niskiej emisji w obszarze województwa dolnośląskiego, program był na 120 tysięcy, wydaliśmy 63. Chciałem zapytać się, czemu nie skorzystaliśmy z tego w całości? No i ja naliczyłem 220 tysięcy gmin. Może milion to jest dla całego województwa dolnośląskiego, natomiast dla Jawora te z dokumentów, które otrzymaliśmy, wynika, że to jest jednak dużo, dużo mniej. Jak wspomniałem, dokument liczy 97 stron. Pytanie w tym dokumencie, znaczy do tego dokumentu, co od tamtego czasu znajdowano w tym zakresie, plan miał być monitorowany. Czy od tamtego czasu dokonano analizy jego realizacji? Ja więc nic o tak nie wiem. Panie burmistrz, nie odnieść się praktycznie do żadnych działań, które zostały osiągnięte w dokumencie. Jak choćby przede wszystkim ograniczenie lokalnych kotłowni oraz ogrzewanie indywidualnego roku stałym poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, przypominam, rozbudowę sieci ciepłowniczej i przełączanie obiektów do sieci miejskiej. Tutaj cytuję. Proszę, panie burmistrzu, winie przejść się po mieście i zobaczyć wyniosek pociech. Szczególnie ja mieszkam blisko Lublina. Tutaj sytuacja jest naprawdę trudna. To jest nasz szał, powiem szczerze. Obecny w całym kraju jest petrolejny. Tak wpływa bezpośrednio na zdrowie Jawora. No i trzeba w tym kierunku zrobić naprawdę wszystko. Czyli podjąć działania nie tylko w jednym kierunku, że Wojewódzkie Włoś daje nam pieniądze, my jesteśmy przekaźnikiem, no i my powiedzmy tutaj te pieniądze skorzystamy z zachęcamy gminę. Owszem, bardzo dobrze, w tym kierunku rzeczywiście mamy sukces. Ale jeżeli chodzi o przyłączanie mieszkańców czy instytucji do sieci ciepłowniczej, tutaj porażka. Jeszcze inna kwestia. Zawarta w planie budowa ścieżek rowerowych. W tym okresie nie opracowano nawet żadnej koncepcji w tym zakresie. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użytkowności publicznych. Ile budynków gminnych wzbogaciło się o fotowoltaikę, pompy ciepła i tym podobne rzeczy. Sprawdziło niektóre kwestie do oceny, można wymieniać kolejne. Strach Miejska Łuska. Strategia Kulia Rozwoju Miasta na lata 2014-2020. Krótka informacja, żadnych danych dotyczących realizacji tej strategii. Lokalny program rewitalizacji miasta na lata 2016-2023. Podobna sytuacja. Dużo opisów, co powinno być zrobione, co nas czeka w kolejnym okresie, ale żadnych informacji na temat obecnej sytuacji, jak choćby rewitalizacja Zamku Piastowskiego w celu oddania funkcji społecznej. I tutaj pan radny Marcin stwierdził, że chodzi z najemnym po mieście i oni powiedzieli, jak jest pięknie. Ja też. No też Marcin chodziłem ze znajomymi w czasie wakacji. Nie, tylko czekam. Ja byłem w Zamku Piastowskim, szliśmy ulicą Zamkową i stwierdzenie było takie. Potencjał miasta ogromny. Kamienice w centrum zaniedbane. Rynek owszem piękny, ale zamek masakra.
Powie o moich znajomych. Także też powiem szczerze, zgadzam się z nimi w zupełności. Jeżeli chodzi, tutaj mała też, proszę Państwa, uwaga. W czerwcu 2018 roku, Panie Burmistrzu, zwróciłem się do Pana z zapytaniem, dlaczego Radzie nie został przedstawiony dokument z realizacji innego programu opieki nad zabytkami. Program obowiązywał do 2016 roku. Do dzisiaj takiego dokumentu Rada nie otrzymała. Taki obowiązek nakłada na Pana ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Artykuł 87 tej ustawy mówi, że burmistrz ma obowiązek opracowania tego planu. Od 2017 mamy 2015. Programu nie ma. Opieki nad zabytkami. Pytanie, dlaczego ten program nie został zrobiony dzisiaj i dlaczego Radzie nie została przedstawiona i czy nie została przedstawiona informacja o jego realizacji. To też jest ciekawostka. Wspomnę tylko również o zagospodarowaniu podwórek. Co w tej kwestii zrobiono? Mówiliśmy o budżecie, na budżecie jeszcze w zeszłym roku wskazywałem przykład mieszkańców ulicy Kolejowej, które zwrócili się do gminy, miasta po to, że chcą, żeby ich podwórko było zagospodarowane, a to pieniądze były. Jakoś temat nie został, było nawet spotkanie z panem Koszczykiem, temat nie został osiągnięty. Do tej pory ciekawe, co się w tej kwestii dzieje, bo na razie, jak widzę, nie wiem. Mam jeszcze inne pytanie, panie burmistrzu. Chwali się Pan dworcem, z którym notabene mieliśmy rewitalizowali tylko polskie koleje państwowe, ale mówi Pan, że mamy tam swój udział w projekcie. I że jest Pan wdzięczny za postawienie, znaczy za uznanie naszych, czy innych tutaj umach. Bardzo dobrze, czy się tym należy pochwalić, że to zostało robione, tutaj oczywiście należy się podziękowania dla PKP. Ale mam, Panie Burmistrzu, troszeczkę inne pytanie. Został Pan przeniesiony w zakład Borka. Fryta. Miesiąc temu chyba zdaje się rzeczywiście bardzo ładnie, bardzo pięknie. Należy pochwalić. Tylko jest jeden mały problem, który ja uważam interesuje. Mianowicie, zwróciłem się do Pana kierownika o informację, jakie koszty ponosi zakład w związku z wynajmowaniem tych pomieszczeń. To nie są wynajmowane pomieszczenia za darmo. Tak już po gospodarsku mówiąc, no nie dziwi się PKP, że zgodziło się na te nasze uwagi i żeby potem miał z tego zysk. To jest interes. Pytanie, jaki mamy z tego zysk? Oczywiście, że mamy pomieszczenia obejrzeć. Bardzo mi, proszę Państwa, przykro, że otrzymałem informację, że udzielą mi się informacje, ale dopiero późniejszy termin. Do sesji nie zdążę. Wiadomo, że te koszty wynajmu będą wchodziły w cenę wody. To na tej podstawie ustala się taryfy. To będzie kosztowało mieszkańców. Powiem wprost. Mieszkańcy z ulicy Kolejowej zadają pytanie, czy nie bardziej gospodarnie byłoby zremontować budynek po byłym przeszkodom przy ulicy Kolejowej, który stoi pusto od lat, niszczenie. I tam umieścić Wodka, to jest jednostka gminna, czy rzeczywiście, nie wiem, jakie są te koszty wynajmu, jakbyśmy skumulowali kilka lat kosztów wynajmu, czy nie zwróciłoby się to samo, a mielibyśmy Wodka w budynku gminy, to byłoby wykorzystane, a nie w tej chwili niszczenie. To jest pytanie mieszkańców, nie moje. Powiem szczerze, obiecałem, że to pytanie Panu Burmistrzowi zadam. No i zagadnę. Kończąc, proszę Państwa, podsumowując moje wystąpienie, chciałbym powiedzieć rzeczywiście, że są elementy, i to dosyć sporo, które trzeba pochwalić. I to jest fakt. Inwestycje, działania, jednostek, rzeczywiście tutaj praca ludzi jest ogromna i to widać.
ale też jest wiele istotnych spraw, o których w tym raporcie nie ma informacji, które na pewno brakuje. Chciałbym z tego miejsca złożyć w imieniu naszego Klubu Rady podziękowanie wszystkim instytucjom, dyrektorom, nadzornikom, którzy te nasze informacje przygotowali, opracowali ten dokument, no i na pewno wyrażyli wiele wysiłków zadań realizowane przez gminę. I tu na końcu, proszę Państwa, taka mała dygresja. Ostatnio słyszałem pewne ciekawe powiedzenie, podobno listą Czerczyk mawiał, że mówca tak powinien skonstruować przemówienie, aby wyczerpać temat, a nie wyczerpać słuchaczy. Mam nadzieję, że Państwa nie wyczerpało pana. Dziękuję bardzo.